Dobry wieczór Państwu. Lokal Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, gdzie się znajdujemy, zamienił się w tej chwili w telewizyjne studio. Witam serdecznie wszystkich odbiorców telewizji Solidarny 2010, telewizji Razem, odbiorców telewizji internetowej na portalu wpolityce.pl, na niezależnej.pl. Witam również telewizów telewizji Trwam, chociaż kamera tej telewizji będzie robiła osobne, własne wejścia dla swoich telewizów, ale jest również z nami. Proszę Państwa, siedziba Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich znajduje się w Warszawie na ulicy Foksal. Znajdujemy się w sali konferencyjnej, na której odbywają się zazwykle spotkania plenarne, spotkania z ciekawymi ludźmi, jak również zjazdy delegatów. A dzisiaj zaimprowizowane studio telewizyjne. Z pewnością Państwo wiecie, że mamy przerwę zarządzoną przez Państwową Komisję Wyborczą. Musimy czekać do 22.30, a wówczas to, mam nadzieję, otrzymamy wyniki sondażu Exit Poll, bo te prawdziwe wyniki według Komisji Wyborczej mają się pojawić dopiero jutro, jutro wieczorem. I my przez te pół godziny postaram się Państwu opowiedzieć, co tutaj się działo przez dzisiejszy bardzo nerwowy dzień. Będą mieli Państwo okazję poznać osoby, które są zaangażowane w ruchu kontroli wyborów. Spróbujemy się połączyć też ze sztabami wyborczymi. To tyle na razie zapowiedzi. Przede wszystkim witam Panią Hannę Dobrowolską. Dobry wieczór. Którą miałem okazję oglądać w czasie jednej z konferencji w Państwowej Komisji Wyborczej. Zadała Pani wtedy bardzo istotne pytanie, ale tak się jakoś dziwnie złożyło, że w TVP Info padło Pani pytanie, ale odpowiedzi już się nie doczekaliśmy. Jest zatem szansa, by powtórzyła Pani to pytanie, dosyć istotne, kluczowe, i odpowiedź, jaką Pani usłyszała. Miałam dzisiaj pewnego rodzaju przyjemność być dwukrotnie w Państwowej Komisji Wyborczej i dwukrotnie próbować dowiedzieć się o rzeczy niezwykle istotne. Muszę powiedzieć, że jestem nieco rozczarowana sposobem potraktowania konkretnych bardzo pytań zadanych w imieniu osób, które nam do nich zgłaszały. Więc pytań było kilka. Kluczowe dotyczyło pojawienia się nagłego na listach wyborców niespodziewanie dużych grup osób, które zostały do list wyborców dopisane z adresem zamieszkania równym adresowi Komisji Wyborczej, w której mieli głosować. Wygląda na to, jakby Państwa Komisja Wyborcza przygarnęła bezdomnych i udzieliła im stałego miejsca pobytu. Tak, na dodatek ten nagły wzrost zainteresowania głosowaniami ze strony osób bezdomnych w drugiej turze, w odróżnieniu od tury pierwszej, jest mocno zastanawiający, jak również sam tryb wprowadzenia tych osób. Nie bardzo wiadomo, czy rzeczywiście zgłosiły się i wyraziły taką chęć głosowania, do kogo się zgłosiły, kto tak naprawdę weryfikował te listy. Mamy sygnały, że na przykład takie przypadki miały miejsce i we Wrocławiu, i w Gdańsku, i w Warszawie, właściwie we wszystkich dużych miastach nagle takie listy się pojawiły i na dodatek bardzo szybko się zapełniały osobami głosującymi, to znaczy pojawiały się ich podpisy. Do tego stopnia, że po dwóch godzinach głosowania doniesiono nam, że właściwie cała lista osób dodatkowo zgłoszonych, kilkudziesięciu nazwisk, jest już cała wypełniona podpisami. Wydaje się to co najmniej zdumiewające, natomiast odpowiedzi jednoznacznej od sędziów Państwowej Komisji Wyborczej nie uzyskałam. Kto jest właściwie odpowiedzialny za sporządzanie takich list? Kto tak naprawdę powinien je weryfikować? Odsyłano nas do obwodowej komisji. Owszem, byliśmy tam dzisiaj dwukrotnie. Raz nasz przedstawiciel, raz dziennikarze zagraniczni. Zadawane były pytania i odpowiedzi, które padły, są co najmniej bulwersujące. Mianowicie padło takie sformułowanie, że każdy może wpisać adres, jaki chce, to koniec cytatu, i to z ust pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie padło takie sformułowanie.
Natomiast sędzia Okręgowej Komisji Wyborczej później, udzielając wywiadu dziennikarzom, powiedziała, i tutaj też cytuję może omownie fragment z wideo nagranego, że mamy inne zadania i nas to nie interesuje. W związku z czym pytanie zasadne, PKW według kodeksu wyborczego artykuł 160 jest odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru nad spisami wyborców, czyli krótko mówiąc czuwa nad bezpieczeństwem i nad faktycznym kształtem populacji, która jest grupą wyborców uprawnionych do głosowania. Tymczasem jest to proces, który zachodzi bez jakiejkolwiek kontroli. Wręcz powiedziałabym, że ten brak kontroli jakoś nie dość, że nie jest zastanawiający, ale nasuwa bardzo złe podejrzenia i chcieliśmy, ażeby one zostały jednoznacznie rozwiane. W czasie tej konferencji zupełnie to nie nastąpiło. Skutkiem tego złożyliśmy, i tutaj od razu uprzedzam pytanie i także o tym informowałam na drugiej z konferencji dzisiejszych, złożyliśmy zawiadomienie do Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w taki sposób, iż fałszuje się dokumenty wyborcze, czyli spis wyborców. Ta skarga, właściwie nie skarga, tylko doniesienie do Komendy Stołecznej Policji także została przekazana do wiadomości Państwowej Komisji Wyborczej z prośbą o zajęcie stanowiska. Tu jest szerokie uzasadnienie na całą stronę. Wydaje się, że jest to jedna z istotniejszych rzeczy. Nasze poczucie bezpieczeństwa. Tak, że jesteśmy w gronie realnym, a nie wirtualnym, bo to wygląda na wirtualną grupę wyborców, którzy zostali wykreowani na rzecz drugiej tury. Tak. Hanna Dobrowolska z Ruchu Kontroli Wyborów. Proszę Pani, odniosła Pani wrażenie, że Komisja Wyborcza była zaskoczona Pani pytaniem? Myślę, i opisem że, tego zjawiska, no bo przecież w pierwszej turze nic takiego się nie zdarzyło. Na pewno była, sprawiała wrażenie zaskoczonej, może tak to udzielę nieco eufemistycznie odpowiedzi na to pytanie. W trakcie pierwszej konferencji powiedziano, że pochyli się Państwowa Komisja Wyborcza nad tym problemem i kiedy wróciłam po kilku godzinach do tej kwestii, informując, że już złożyliśmy zawiadomienie na policję o możliwości popełnienia przestępstwa, wówczas uczestnicząca pani sekretarz Beata Tokaj udzieliła takimi odpowiedzi, że jest to, i tutaj cytuję już dosłownie, stała praktyka. Więc jeżeli stałą praktyką jest manipulowanie tak naprawdę spisami wyborców, to jest to już zupełnie zdumiewająca odpowiedź. Poza tym nie usłyszeliśmy właściwie niczego, oprócz tego, że to znowu okręgowe komisje wyborcze powinny nam udzielić odpowiedzi. Jak Pani sądzi, w Polsce ile takich osób komisje wyborcze przygarnęły, udzielając im adresu i możliwości zagłosowania. Czy to może być duże zjawisko? Jest nam bardzo trudno w tej chwili to podsumować. A jakie były sygnały z innych miast oprócz Warszawy? Mieliśmy sygnał z Gdańska o tym, że trzy strony maczkiem wypełnione były właśnie takimi nazwiskami i na dodatek wszystkie one zostały skrzętnie już podpisane w momencie, kiedy doszło do głosowania osoby, która również jako osoba bezdomna się zgłosiła i poinformowała nas o tym, za co serdecznie dziękujemy. Także są osoby, które niezwykłą czujność wykazały w tej sytuacji, natomiast suma jest bardzo trudna i mam podejrzenia również, że ta suma także nie jest znana w Państwowej Komisji Wyborczej, co jest najbardziej zdumiewające i tutaj niepokojące szczególnie. Nie można się właściwie było dowiedzieć dzisiaj niczego konkretnego. Padały pytania również o inne kwestie i także pomijane były takim właściwie jakimś lekkim zbywaniem. Ja zaniepokoiłam się również sytuacją, o której zostaliśmy powiadomieni, iż w Warszawie miało miejsce wymienienie aż 62 osób w komisjach wyborczych. Także o to zapytałam. Oczywiście to są prerogatywy prezydenta miasta akurat w tym wypadku. Także obecnie urzędująca prezydent podpisała takie odwołanie 62 osób po pierwszej turze z komisji wyborczych. To były osoby, które pełniły bardzo różne funkcje. Zarówno przewodniczący, jak i zastępcy, członkowie komisji sygnalizowali, że dzisiaj rano pojawili się do pracy w komisji i usłyszeli, że już członkami tych komisji nie są. Podane zostały powody
często całkowicie fikcyjne, jakieś tajne głosowania członków komisji poza plecami tychże osób odwoływanych. Część osób nawet informowała, że dokonywany był objazd po domach członków komisji i zbierane były indywidualne głosy po to, ażeby udowadniać w następnym mieszkaniu, że już tamte osoby na pewno zagłosowały przeciwko tej osobie, wobec której ma się zarzuty. Więc są to praktyki całkowicie pozaprawne. Oczywiście mówię, jest to decyzja urzędującej prezydent o odwołaniu tak dużej grupy z członków komisji, ale Państwowa Komisja Wyborcza dzisiaj zapytana o to zjawisko właściwie nie wyraziła ani zaniepokojenia skalą tego problemu, ani nie poinformowała nas, że może się czegoś będzie chciała sama dowiedzieć jako nadzorująca cały przebieg prawidłowych procedur wyborczych. Tak jakby dezinteres ma ze strony Państwowej Komisji w tym zakresie. Także nieco niepokojące, bo nie chcę tego nazywać arogancją, ale mimo wszystko wszyscy odnieśli wrażenie, że nie zależy sędziom Państwowej Komisji Wyborczej na tym, ażeby te procedury były klarowne dla nas. Że te niepokoje nie mają być rozwiewane, one mają być pomijane milczeniem, albo nieco lekceważone, albo zasypywane, prawda? No tak, przez lata przyzwyczajono nas do tego, że nawet jeśli dochodzi do jakichś zaniedbań, braku porządku, czy nawet może pewnych zafałszowań, to one i tak nie mają specjalnego znaczenia na wynik wyborów, w związku z tym nie ma się co zdenerwować, nie ma co przeżywać i tak dalej, i tak dalej. No ta bezradność właśnie tych ludzi z Komisji Wyborczej, oni zwykle są zaskoczeni. No ale jest ruch kontroli wyborów i po raz pierwszy, chyba od 1946 roku, obywatele, społeczeństwo monitorują przebieg wyborów. Śledzą te wybory, odnotowują, protokołują, wysyłają tam, gdzie trzeba, więc na pewno do tej sprawy trzeba będzie powrócić. Na pewno nie tylko do tej. Spraw jest w tej chwili, właściwie mogę powiedzieć śmiało, już co najmniej kilkaset. Po pierwszej, różnych problematycznych spraw, po pierwszej turze wyborów wystosowaliśmy szeroki raport zarówno z naruszeń, które miały miejsce na terenie Polski, jak i bardzo obszerny związany z naruszeniami w komisjach, które znajdują się poza Polską. Tam dzieją się szczególnie dziwne rzeczy. Sposób funkcjonowania komisji przy konsulatach i ambasadach często przypomina właściwie kabaret. Niekiedy bardzo, bardzo niepokojące sygnały stamtąd napływają o takim, powiedziałabym, władztwie konsulów i na własnym terenie, które sprawia, że właściwie poza kontrolą społeczną dokonywane są przedziwne procedery. Część osób nie może również głosować z racji fatalnej zupełnie organizacji samych komisji wyborczych. Tutaj dzisiaj alarmowana była Państwowa Komisja Wyborcza, iż ze względu na niezwykle liczne komisje poza granicami, szczególnie tutaj przykładem najbardziej bulwersującym jest Londyn, gdzie 5 osób z komisji wyborczej miało liczyć głosy ponad 7,5 tysiąca osób. To po prostu jest fizycznie niewykonalne w terminie 24 godzin, który jest obowiązujący dla komisji zagranicznych, ażeby wyniki przesłać do kraju. Muszą się zmieścić w 24 godzinach liczenia. To po prostu fizyczna niemożliwość. Dokooptowano do składu komisji kolejne 5 osób, także w sumie ona liczyła osób 10, ale to absolutnie nie gwarantuje, że głosy tych osób zdążą policzyć. I Państwowa Komisja Wyborcza rozłożyła ręce dzisiaj, przyznała, że rzeczywiście jest to być może niemiła sytuacja, ale niewykluczone, że te wybory zostaną tam po prostu unieważnione. Z tego tylko powodu, że komisja ze względu na złą organizację nie będzie w stanie policzyć tych głosów. Także to już jest dla mnie przykład właściwie naruszenia praw wyborczych, naruszenia konstytucyjnego prawa do głosowania, bo cóż to oznacza, że mieszkaniec głosujący, Polak głosujący w Londynie musi przyjąć do wiadomości, że być może jego głos zostanie wyrzucony do śmieci, ponieważ nie zadbano o odpowiednią liczbę komisji wyborczych. Takich przykładów napływających z Polonii jest bardzo dużo. Kolejny, który chciałam dzisiaj przywołać i który przytoczyłam w trakcie konferencji w Państwowej Komisji Wyborczej, dotyczył sygnałów o głosowaniu, uniemożliwieniu właściwie głosowania osób, które
głosowały w pierwszej turze poza granicami Polski, dostały zaświadczenia z konsulatów i wróciły do Polski. Były przekonane, że tutaj w miejscu stałego zameldowania dokonają głosowania. Tymczasem otóż nie. Powinny były poprosić konsulów, ażeby wystawili zaświadczenia zwrotne do głosowania w drugiej turze na terenie Polski. Nikt ich o tym nie poinformował. Kolejne telefony osób, które przebywały w Brukseli, w Manchesterze, w Kolonii, odbieraliśmy tutaj w Polsce, to ludzie, którzy wyjechali, wrócili, zgłosili się i oto nie mogą głosować. Byli całkowicie zdruzgotani, wręcz zrozpaczeni. Pytali, co mogą zrobić, skąd uzyskać jeszcze zaświadczenia tutaj w Polsce. Okazało się, że to jest zupełnie niemożliwe. Także spodziewam się, że tak jak po pierwszej turze powstanie raport tak, szczegółowy. Więc, oczywiście. Pani Hanna Dobrowolska, przypominam imię i nazwisko, będzie plansza z telefonami. Być może znajdą się jeszcze tacy wyborcy, którzy będą chcieli zadzwonić, ewentualnie wysłać jakieś pismo. Na pewno. Wybory niedługo okażą się zakończone, ale ruch kontroli wyborów będzie sprawdzał, monitorował. Co się wydarzyło? Jak przebiegał ten proces wyborczy? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko na koniec chciałam zachęcić do za chwilę przesyłania wyników, ponieważ Ruch Kontroli Wyborów zajmuje się dwiema rzeczami. Najpierw pilnowaniem poprawności i prawidłowości procesu wyborczego, ale również liczeniem głosów. Także za chwilę zapraszamy na portal siepoliczymy.pl po to, ażeby przysyłać wyniki z protokołów wyborczych. Tak, dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, znajdujemy się w lokalu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ulicy Foksal w Warszawie. Ma tutaj miejsce zaimprowizowane studio telewizyjne, które jest nadawane do portalu Solidarni 2010, do telewizji Razem, dla portali internetowych niezależna.pl, w polityce.pl. I kolejni nasi rozmówcy, przede wszystkim witam Jadwigę Chmielowską i przekazuję Ci już mikrofon, byś przedstawiła naszego gościa, bo rozmowa dotyczyć ma kontrolowania wyborów przez obserwatorów zagranicznych, prawda? Z nami w studio jest Jacek Kazimierski, który panował logistycznie nad całością przyjazdu, zakwaterowania gości z zagranicy w ramach pracy Stowarzyszenia Solidarni 2010. Ponieważ z tą organizacją, z tym Stowarzyszeniem Polskim nawiązała kontakt organizacja pozarządowa Ukrainy, Stowarzyszenie Orden Salamandry. Orden Salamandry jest to funkcjonujące już od dłuższego czasu stowarzyszenie, które ma swoich przedstawicieli i współpracuje z wieloma krajami, zarówno w Europie, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w byłych republikach Związku Sowieckiego, a także, jak się okazało, za oceanem. Jedna z obserwatorek jest z Kanady. Rozjechali się w drugiej turze w całym kraju, są w miejscach, w których nie byli w pierwszej turze, sprawdzają, jak wygląda głosowanie, przebieg głosowania i już później po zamknięciu lokali wyborczych, naprawach mężów zaufania, obserwują liczenie głosów, sporządzanie protokołów. W pierwszej turze było wiele kłopotów, ponieważ przewodniczący i komisje wyborcze nie wiedziały, w jaki sposób traktować obserwatorów zagranicznych. Było masę pytań. Trzeba przyznać, że tylko jedno pytanie miałam z Górnego Śląska w tej turze. Jacku, ile globalnie było tych obserwatorów w pierwszej i drugiej turze? Witam serdecznie. Może dodam tylko, że przez dwie kadencje byłem wiceprezesem Stowarzyszenia Solidarni 2010, no a teraz odpowiedzialny jestem w dalszym ciągu za projekt sprowadzenia zagranicznych obserwatorów do Polski. I może powinniśmy dodać tutaj, że
ten pomysł sprowadzenia obserwatorów wziął się stąd, że OBWE nie przysłało swoich obserwatorów na wybory prezydenckie, natomiast zgodnie z artykułem 50 kodeksu wyborczego obserwatorzy mogą pracować w czasie wyborów prezydenckich i każdych innych. I właśnie organizacja międzynarodowa, o której Jadwiga wspomniała, czyli Orden Salamandry, była tą organizacją, która uzyskała zgodę zarówno Państwowej Komisji Wyborczej, jak również Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jeśli chodzi o pracę obserwatorów w Polsce. Obserwatorzy przyjechali i na pierwszą, i na drugą turę. Przyjechali z kilku krajów, z wielu krajów, także z Unii Europejskiej, na przykład z Litwy. I muszę powiedzieć, że wieloma projektami zarządzałem w życiu, ale ten projekt był projektem naprawdę szczególnym ze względu na czas, który mieliśmy. Zostałem poproszony na 3 tygodnie przed pierwszą turą wyborów o zajęcie się i zarządzanie tym projektem. I naprawdę bardzo poważnie się zastanawiałem, czy można się podjąć zadania w zasadzie niewykonalnego. Ile osób było zaangażowanych w to? Była bardzo niewielka grupa osób zaangażowanych. Tak naprawdę to na palcach jednej ręki można było policzyć osoby, które były zaangażowane na co dzień. Oczywiście wiele osób nas wspierało, bo to, co było ważne, to taki etap pierwszy, to przede wszystkim stworzenie listy obserwatorów w bardzo krótkim czasie. Stworzenie listy też trwało, no bo przecież nie wiedzieliśmy, kto może tutaj do nas przyjechać. Obserwatorów było na obydwu turach 100 kilkadziesiąt osób, w tym było też kilkunastu dziennikarzy. I no, muszę to powiedzieć, bo to naprawdę było przedsięwzięcie niesamowicie trudne. Mianowicie w tak krótkim czasie trzeba było załatwić wizy tym osobom i muszę powiedzieć, że cały problem polegał na tym, że trzeba było finansować projekt, nie wiedząc, czy na przykład obserwatorzy z Ukrainy dostaną wizy. Trzeba było finansować projekt, nie wiedząc, czy obserwatorzy w ogóle dostaną zgodę na pracę w komisjach. Tą zgodę przy pierwszej turze dostaliśmy w przeddzień pierwszej tury. Zgodę na, bo to nie były te same osoby, powtórzyło się tylko kilkanaście osób. Jeśli chodzi o drugą turę, zgoda z PKW, czy też te akredytacje, przyszły w piątek, czyli w ostatni dzień możliwy, jeśli chodzi o załatwienie tej sprawy. Czyli strasznie trudno było to wszystko wiązać właśnie ze względu na to, że było tak dużo niewiadomych. No w każdym razie, o czym wspomniała już Jadwiga, cały pomysł polegał na tym, żebyśmy rozdysponowali te osoby po całej Polsce. One pracowały w różny sposób. Albo po dwie osoby w komisji, albo jedna osoba w komisji. Na przykład zmodyfikowaliśmy w drugiej turze nieco projekt w ten sposób, żeby jak największa ilość obserwatorów była przy liczeniu głosów i przy fotografowaniu końcowego protokołu. Czyli jeśli pracowało dwóch w komisji, to teraz, bo teraz właśnie pracują, te głosy są liczone i oni indywidualnie pracują wszyscy rozrzuceni po całej Polsce, śledząc ten proces. W każdym razie trzeba powiedzieć, że to zadanie udało się naprawdę zrealizować fantastycznie, jak na tak krótki okres czasu. I tu no tak, chciałem ale jeszcze musicie się spotkać wszyscy, prawda? Tak. Musicie podyskutować, porozmawiać, każdy musi powiedzieć, co widział. Dokładnie. Co dostrzegł nieprawidłowego, no i potem musi jakiś dokument powstać, tak, prawda? Tak. Przyjechały do Polski zarówno osoby bardzo młode, czyli studenci. Jest duża grupa studentów, obywateli Litwy, którzy studiują na filii Białostockiego Uniwersytetu w Wilnie. Znają dobrze język polski i oni są w tej chwili w drugiej turze. W poprzedniej turze przyjechało z kolei dość dużo studentów Litwinów, władających perfekty językiem angielskim. Przyjechało też dość dużo osób, które mają za sobą przeszłość polityczną, przeszłość nawet w łagrach pobytu i to kilkuletniego. Jest Oleś Szewczenko z Ukrainy, który nie tylko kilka lat spędził w łagrze, ale to jest osoba, która siedziała w celi śmierci. Za to tylko, że walczył o język ukraiński.
żeby można było posługiwać się językiem ukraińskim, żeby był w szkołach. Zresztą Oleś Szewczenko współpracował z Autonomicznym Wydziałem Wschodnim Solidarności Walczącej w trakcie, kiedy rozpadał się Związek Radziecki tuż przed i został oznaczony przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego orderem, czyli krzyżem komandorskim za zasługi dla Rzeczpospolitej. Jest też Tariu Gwiniaszwili z Gruzji, który również kilka lat spędził w łagrze, też za walkę o równouprawnienie języka gruzińskiego, o to, żeby można było zarówno w urzędach, jak i w szkołach posługiwać się językiem gruzińskim, za to, że był członkiem organizacji SEGO, spędził kilka lat w Permie. To jest na Syberii praktycznie obóz i również został odznaczony przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego orderem, czyli krzyżem oficerskim za zasługi dla Rzeczpospolitej. I uważam, że te kontakty w tej chwili zagraniczne, zorganizowane przez Orden Salamandry, no poskutkują tym, że te wybory będą kontrolowane może nie tylko w Polsce, ale w innych państwach. Do tego przygotowuje się kilka stowarzyszeń polskich, które współpracują w ramach RKW, czyli Ruchu Kontroli Wyborów, jak i koledzy z Ukrainy, z Litwy, z innych państw. I chciałabym bardzo, żeby te wnioski, doświadczenia z Polski były wykorzystywane w innych krajach. Na pewno będą przygotowywali się do przyjazdu w październiku na wybory parlamentarne. I jeszcze jedna rzecz, którą oni zauważyli, że należy się już przygotowywać od 1 czerwca, żeby te wybory faktycznie kontrolować. Trochę dziwili się, że jest bardzo mało mężów zaufania w komisjach. Pytali wprost, dlaczego Polacy nie zgłaszali się, dlaczego Polacy nie chcieli obserwować tych wyborów. Także no, trzeba po prostu wyciągnąć wnioski z tego, co w tej chwili było i przygotować się do wyborów kolejnych. No tak, wciąż mamy bardzo niską frekwencję. W tej drugiej turze też koło... No myślę, że 50%. No jest olbrzymia armia ludzi, ponad 15 milionów obywateli Polaków nie uczestniczy w głosowaniu. Między innymi dlatego, że nie mają zaufania do tego, co się dzieje w tych komisjach, w tych lokalach. Nie mają zaufania do tych, którzy siedzą za tym stołem prezydialnym, za tym zielonym suknem. To wszystko musi się zmienić. A to, że są obserwatorzy z innych krajów, właśnie tak zwanych demoludów, no to wspólny język łatwo jest osiągnąć, bo te same mechanizmy były, prawda? Tak, oni właśnie widzieli, w jaki sposób... Chyba nie trzeba komentować. Chyba nie trzeba komentować. Teraz się dowiedzieliśmy. Andrzej Duda. Tak. Oni... 54,37, tak? 53,47. Jeśli można dwa słowa w związku z tym hałasem, to chciałbym powiedzieć, że mam nadzieję, że przyczyniliśmy się troszeczkę swoją pracą do takiego wyniku, jaki... Może ktoś nam tutaj podrzuci. 53,47. 53,47. Tak podali koledzy, którzy tam... 53 do 47. Nie, 53,47% dla... Nie. 53% Andrzej Duda, 47% Bronisław Komorowski. No, tak, to lepiej. Były prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. To jest 7, 3 i 3, 6% różnicy. 6% różnicy. 6% różnicy. No to robi różnicę. To już jest... Także wybory jednak można przypilnować. Tak, tak,
Tak. Ale my mamy bardzo ciekawe wnioski właśnie z tej pracy z obserwatorami. Nawiasem mówiąc, jakby uzupełniając wypowiedź Jadwigi, dodałbym, że poza tymi osobami, o których wspominała Jadwiga, były również osoby, które na przykład były członkami komisji, tak jak Gruzin Irakli, który był członkiem komisji gruzińskiej, wyborczej. W związku z tym miał świetne rozeznanie, jeśli chodzi o tą pracę. Jedną z osób to są również docenci, profesorowie z uczelni, więc to nie są tylko studenci. I to, co ważne, uważam, że jeśli zaczniemy się przygotowywać do jesieni już teraz, oczywiście to będzie zależało od sponsorów i tak dalej, jesteśmy gotowi na projekt na poziomie 150 obserwatorów, czyli obsadzenia wszystkich okręgowych komisji w Polsce, plus rozproszenie ich po całej Polsce w ten sposób, żeby przypilnować tego etapu okręgowych komisji. I to jest nasz cel, tak. I mam nadzieję, że początek zostanie został wsparcie. Zrobiony. I wśród tak. Ukraińców warto powiedzieć, że jest też bardzo duża grupa Tatarów krymskich, czyli ludzi, którzy zostali wygnani ze swojej ziemi, ze swojej ojczyzny. I to są członkowie Medżlisu, czyli członkowie parlamentu tatarskiego. Tak. Warto wspomnieć o pracy tak. naszych Jadwiga. Kolegów. Piotr Chlebowicz, najwięcej podziękuj po prostu. Właśnie. Naszemu gościowi. Za chwilę będziemy się łączyć ze sztabem Andrzeja Ale Dody. Warto docenić właśnie. Ludzi, tak, ja mogę jedno którzy zdanie, naprawdę bardzo pracowali. Przenosimy się z Voxal do sztabu Andrzeja Dudy. Dziękuję. Sztabie Andrzeja Dudy jest ogromna euforia. Wszyscy z ogromną radością przyjęli świetny wynik Andrzeja Dudy. W tej chwili wszyscy czekamy na przyjście prezydenta. Już zresztą na pół godziny przed ogłoszeniem wyników właściwie wszyscy spodziewali się, jakie będą te wyniki. Rozległy się pierwsze krzyki. Zróbcie przejście dla prezydenta. W tej chwili słuchamy tego, co mówi ustępujący prezydent Bronisław Komorowski. Tak, słyszeliśmy głos Antoniego Palińskiego ze sztabu wyborczego Andrzeja Dudy. Jak słyszę, ponownie jesteśmy na ulicy Voxal w Warszawie, w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Proszę Państwa, przed chwilą dowiedzieliśmy się, ja na końcu, no ale wiemy już 53-47 wygrał Budyń, przegrał Bigos. Pod takimi właśnie kryptonimami odbywały się dyskusje dzisiaj przez całą niedzielę w internecie i przeróżne spekulacje. No, Budyń, ci co czytają prasę, oglądają media, wiedzą, że tak właśnie nazwała Andrzeja Dudę nauczycielka języka polskiego z podstawówki, mówiąc, że Andrzej był zawsze grzeczny, spokojny, taki budyń z sosem waniliowym. No a Bigos to jest z kolei historia, z którą wyjechał do Stanów Zjednoczonych Bronisław Komorowski i opowiadał, jak kiedyś w I Rzeczpospolitej goniono posłów, którzy zrywali sejmiki, krzycząc liberum veto. Tam następowało bigosowanie. Oczywiście nikt nie był w stanie zrozumieć w Ameryce, co to jest to bigosowanie. No, została nazwa Bigos, ksywka Bigos i dziś już wiemy, że Budyń wygrał z Bigosem. Proszę Państwa, Józef Orzeł, a więc ciągle ruch kontroli wyborów. Możemy już w tej chwili spokojnie, swobodnie rozmawiać, narażając się na przepisy karne w związku z naruszeniem ciszy wyborczej. Jakie są Twoje pierwsze refleksje? Para pierwsze... Nie. Po pierwsze, Polska na to zasłużyła. Po drugie, kandydat, w tej chwili mocny kandydat na prezydenta, Andrzej Duda i całe zaplecze organizacyjne i pisowskie i nasze. I przecież miliony ludzi, którzy na niego głosowali z nadzieją, że odmieni Polskę albo że zacznie odmieniać Polskę. To jest pierwszy krok do zmiany. Krok najważniejszy, bo pierwszy krok jest najtrudniejszy. Teraz sytuacja się zmieniła i do wyborów parlamentarnych nie tylko będzie startowała opozycja, nie tylko będzie startowała z całą pewnością partia Kukiza, ale i my będziemy startować
myśląc o tym, że drugi krok staje się możliwy. Przedtem to było bardzo niepewne. Po pierwsze, prezydent Andrzej Duda, który na pewno będzie ciężko pracował przez te miesiące, przygotuje scenę polityczną do tej zmiany. Nie pozwoli tej władzy być tak bezkarną, jak była. Nie uda się już opozycję schować do telewizji Trwam, do telewizji Republika, do takiej telewizji jak Telewizja Razem. Prezydenta trzeba będzie pokazywać, trzeba będzie go słuchać, trzeba będzie z nim rozmawiać. Atakować go będzie bardzo trudno, bo on dopiero zaczyna i ma wielkie poparcie. Bo stopień zaufania społeczeństwa do władzy był już tak niski, że jeszcze dzisiaj od wielu, wielu osób, poważnych osób słyszałem, oni nie oddadzą władzy, zrobią wszystko, żeby zmienić wynik wyborczy. A więc byliśmy przekonani, że te 8 lat praktyki politycznej złej, niedobrej, że zaowocuje czymś, co spowoduje kompletny brak zaufania do systemu demokratycznego. Więc można dziś powiedzieć, demokracja jednak zwyciężyła. No ten wynik chyba się nie da przekręcić ani odkręcić, prawda? Właśnie 6 punktów procentowych właśnie różnicy. O tym chciałem powiedzieć. Zdarzyły się parę minut temu dwa fakty niebywałe. Na minutę przed ogłoszeniem wyniku dziennikarz TVP, tej niby publicznej telewizji i naprawdę najbardziej reżimowej, czyli popierającej ten obóz władzy, powiedział coś takiego. Jeżeli kandydat będzie miał więcej niż 4 punkty przewagi nad drugim, to na pewno będzie prezydentem, a Andrzej Duda miał 6. Drugi fakt to krótkie przemówienie, bardzo godne i bardzo jestem zadziwiony, prezydenta, mam nadzieję, byłego Komorowskiego, który powiedział, że gratuluje Andrzejowi Dudy prezydentury. To co on powiedział naprawdę? Powiedział: już nie kombinujcie. Ten wynik jest taki, że on ma się utrzymać. To znaczy, że nic już się nie zmieni. No właśnie, bo było tyle niepokojących wypowiedzi właśnie ze strony Bronisława Komorowskiego, który mówił: rozstrzygnijmy to w pierwszej turze. Nie było wiadomo, do kogo się zwraca, czy do wyborców, czy do członków PKW, czy do sędziów w Polsce. A więc jeżeli zaakceptował ten wynik... A teraz uznał ten wynik. Ale to tylko jest sondaż przecież, to jest ciągle sondaż. Mam nadzieję, że te cuda nad urną nie będą się odbywały, bo jest zbyt duża różnica głosów. Jest zbyt duża różnica głosów. Żeby dosypać po prostu, tak? Tak. A komuś odebrać, a jednemu dosypać. Ale proszę popatrzeć. Firma Ipsos po raz kolejny pokazała, że bardzo porządnie szacuje wyniki wyborów. Najlepiej to pokazała przy wyborach samorządowych, kiedy jej wynik kompletnie odbiegł od wyniku PSL-u na listach sejmikowych. W wyborach pierwszej tury jej wynik był dokładnie taki, jak podało PKW. Teraz mogę powiedzieć, że był bardzo dokładnie podobny do tego, jakie miały opozycyjne ośrodki. Więc Ipsos teraz pokazał, jak jest i jak być powinno, a dlatego o tym mówię, że za godzinę zobaczymy wynik Ipsosu, taki już trochę inny, nie exit poll z ankiety, tylko z 500 policzonych ośrodków. Jeżeli te dwa wyniki będą się ze sobą zgadzać, to już nic nie będzie można z tym zrobić. Ale co dla mnie jest najbardziej istotne? Tak strasznie ten obóz władzy straszył Kaczyńskim. Teraz będzie miał dwóch Kaczyńskich. Jednego szefa partii i drugiego prezydenta. No, i dopiero będzie czym straszyć, ale ci dwaj w tej chwili pokażą, że opozycja jest w stanie pokazać projekt zmiany Polski i bardzo liczę na to, że razem, no tak chyba wyjdzie, z partią Kukiza PiS spróbuje tę Polskę zmienić. No tak, to nie było tylko straszenie, ale to było dzielenie Polski. Przecież pamiętamy na tę moherową, tę gorszą, prawda? Teraz z kolei na racjonalną i radykalną, no bezsensowne podziały. Tymczasem Duda wygrał, odniósł sukces. Przełamał ten podział. Tak, dlatego że on nie powielał żadnych podziałów, wręcz przeciwnie, mówił, one mają zaniknąć. Prezydent ma być ponad podziałami.
I mimo, że wytykano mu tę partyjność, tego niby stojącego za jego plecami prezesa Kaczyńskiego, konsekwentnie powtarzał, że społeczeństwo trzeba budować zaufanie. No i chyba to trafiło jednak do wyborców. No, musiało trafić. Ja mówiłem od dawna, że Platforma, a przedtem Unia Wolności, stara się rządzić w ten sposób, że stwarza podział społeczny dowolny, wszystko jedno jaki, aby głęboki, bo ona go pogłębia, i aby po jej stronie było 51%. Andrzej Duda pokazał, chcecie takiego podziału? Proszę bardzo, i przeciągnął większość na swoją stronę. To jest wielki sukces, bo to jest właśnie nie może likwidacja, ale pokazanie, że ten podział nie jest ostateczny i nie jest potrzebny. Tak, no na pewno polityka się zasadniczo zmieni. Liczyliśmy na to. Dzisiaj mamy święto zesłania Ducha Świętego, tak, którego Jan Paweł II prosił o zmianę oblicza tej ziemi. Po 8 latach dominacji jednej partii w sojuszu też z jedną tylko partią do głosu dochodzi polityk, który jeszcze 2 miesiące temu uważany był za zupełnie nierozpoznawalnego, a jego konkurent żartował, że nie bardzo wie, który to Duda jest, czy to Piotr, ten z tych związków zawodowych. Teraz już się nie pomyli. Teraz już się nie pomylą i proszę Państwa, no, możemy patrzeć na Polskę z pewną nadzieją, że Polska się będzie zmieniała, że się zmieni polityka. No to odwróćmy to, Wojtek, i powiedzmy tak. Opozycja ma w tej chwili wielką szansę zmienić Polskę na dobre. Po wyborach parlamentarnych to będzie długi i poważny proces. Ale jeśli my nie wesprzemy teraz tej zmiany, tej dobrej zmiany, jak mówił Andrzej Duda, to same partie polityczne, sami politycy tego nie zrobią. Bez ruchów społecznych, bez zaplecza społecznego, bez aktywności ludzi, aktywności, którzy mają mówić politykom, na czym ta zmiana ma polegać i w jakim kierunku ma iść. Trzeba z tym dobić tego, co Andrzej Duda powiedział. On tworzy po to ten Duda Pomoc, to biuro pomocy, żeby nie tylko pomóc ludziom, ale dowiedzieć się, w jakich sprawach są krzywdzeni i co zrobić, żeby tej krzywdy nie było. To nie tylko trzeba pomóc indywidualnym ludziom, to też trzeba zmiany systemowej, żeby ten system ludzi nie krzywdził. Jeżeli tak, to my tu mamy główną rolę. My to musimy pokazać, co się dzieje złego i jak chcemy, żeby to się zmieniło. Namawiam ludzi w tej chwili do aktywności społecznej, bo teraz ta aktywność będzie nagrodzona. Tak. No, możemy powiedzieć, w końcu nie była to też jakaś specjalna tajemnica, Ruch Kontroli Wyborów no, nie był w stanie być wszędzie, we wszystkich tych komisjach. Jest ich 27 tysięcy. To jest cała armia ludzi. Udało się to PSL-owi. On był obecny we wszystkich tych komisjach. I nie wiem, czy we wszystkich, ale w tych, w których się coś stało. I teraz chodzi o to, żeby zbudować taką strukturę społeczną, oddolną, obywatelską, niekoniecznie zorganizowaną, niekoniecznie przepotwarzoną w jakąś postać, w jakąś czysto organizacyjną, no bo to musi być jakiś ruch, prawda? To musi być ruch społeczny, ale żeby on był na tyle liczny i reprezentatywny, żeby we wszystkich tych komisjach jesienią mogli się znaleźć ludzie i żeby się przyglądali temu, co się dzieje. Bo znowu będzie to trudniejsze głosowanie, bo to wybory parlamentarne. Więc nie wiadomo, ile partii wystartuje i tutaj ta rywalizacja no, może spowodować, że znowu będą komuś ręce świerzbiły, żeby sobie ten wynik poprawić za pomocą prostych mechanizmów fałszowania wyborów. No ale w tej chwili będziemy mieli sojusznika w aparacie prezydenckim, w kancelarii prezydenta. Od niego bardzo dużo zależy i będziemy o to apelować i o to prosić, o taką pomoc. A po drugie, proszę pamiętać, Ruch Kontroli Wyborów powstał 3-4 miesiące temu i jest tak, że naprawdę ja myślałem o tym, żeby stworzyć ten ruch, jego dojrzałą postać, dojrzałe działanie i efektywność na wybory parlamentarne. To ludzie, aktywiści tego ruchu zmusili mnie do tego, żeby już na wybory prezydenckie przygotować porządną maszynę. Ta maszyna objęła około połowy kraju, połowy komisji.
to nie jest dużo i to nie, wydawało się, że nie jest wystarczająco. Ale to właśnie dzięki ludziom, którzy głosowali na Andrzeja Dudę, uniemożliwili drugiej stronie zepsucia tych Józefie, wyborów. Józef Orzeł, przypomnę, przenieśmy się teraz do pokoju obok, słyszę przemówienie Andrzeja Dudy. Poczujemy trochę tę atmosferę, no nie da się ukryć, że ta wiadomość bardzo ucieszyła. Że to ludzi, czekaliśmy na to kilka lat. Którzy ten ruch kontroli wyborów organizowali, tak. To jest wielkie dzieło obrony ludzi. Nikt go w pojedynkę nie zrealizuje. Powiem więcej, nie zrealizuje go nawet sam prezydent i rząd, choćby najlepiej współdziałali, jeżeli nie będą mieli. Bo ja wierzę w to, że chociaż w demokracji... Panie mecenasie, bo taka jest jej natura. Dobrze. Pana tytułuje. No, tak. Wygrała demokracja, wygrało prawo. Tak, tak. To jest wielki dzień i cieszmy się, że dożyliśmy tego dnia. Cieszmy się, że dożyliśmy tego dnia. Bo wątpliwości było sporo, prawda? Zawsze. Pan też je miał. Oczywiście, że miałem, zwłaszcza śledząc to, co się działo w komisjach wyborczych, a działy się rzeczy no wręcz niewiarygodne. Bardzo wielu ludzi zostało z podbłahymi pretekstami, głównie związanymi z biurokracją, po prostu z zameldunkiem, zameldowaniem, z pisami wyborców, pozbawionych prawa głosowania. A prawo głosowania jest przecież jednym z najważniejszych praw, które obywatelowi i człowiekowi przysługują. Że nikogo nie wyklucza, nikogo nie lekceważy, że robi wszystko. No, mamy szczęśliwą niedzielę. Tak jest. Całkowicie się zgadzam z tym poglądem. Dobrze, dziękuję bardzo. Ewa Stankiewicz, która też parę lat temu, właśnie w tym tragicznym 2010 roku rozkręciła ruch społeczny obywatelski Solidarni 2010, który bierze udział w ruchu kontroli wyborów. Istnieje na stronie internetowej, jest i telewizja. Wszystko to z potrzeby serca zrobiłaś i dzisiaj możemy się cieszyć. No, mam nadzieję, że wracamy na tą drogę, gdzie normalne zachowania ludzkie, normalne reakcje, prawidłowe reakcje na to, co się dzieje w państwie, na to, co się dzieje z drugim człowiekiem obok, będą na porządku dziennym, no bo to, co się działo przez ostatnie lata, to było coś zupełnie nienormalnego, to znaczy przeżywanie żałoby było nazywane nekrofilią, przeżywanie, próba wyjaśnienia, próba upomnienia się o państwo polskie, o bezpieczeństwo państwa, o zapewnienie bezpieczeństwa głowie państwa i szeregowemu obywatelowi. To było coś, co było kojarzone z oszołomstwem. No, wszystko było postawione na głowie. Ja mam nadzieję, że to jest pierwszy krok. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że to jest pierwszy krok do przywrócenia normalności, że wybory parlamentarne pójdą w ślad za tym i że my będziemy mieli, że my przywrócimy normalność w tym kraju. Ja już tutaj mówiłem, ale akurat ciebie nie było. Dla mnie jest to właśnie święto demokracji się okazuje, bo myśmy już nie wierzyli, że mogą być uczciwe wybory. Rozmawiając z ludźmi ciągle się słyszało, sfałszują, dosypią, no nie tak, oddadzą władzy dobrowolnie. Ja myślę, że były próby i ja myślę, że tym razem były próby takie, ponieważ myśmy zwrócili uwagę na potężną ilość nieważnych głosów w poprzednich wyborach i ta droga już była skompromitowana, wyczerpana. I ja myślę, że w tych wyborach szykowano się na dosypywanie głosów, czyli na zwiększenie frekwencji wyborczej. I myślę, że nie wiem, no ja się zastanawiam na przykład, czy nie, co się działo na przykład podczas tej półtorej godziny teraz, jak została przedłużona cisza wyborcza. Tak. Być może było tam jakieś bulgotanie pod dywanem, ale... Tak. Jak ogłoszono przedłużenie ciszy wyborczej, to pierwsza reakcja ludzi, to ten brak zaufania, co się za tym kryje. To niemożliwe, żeby z powodu śmierci jednej osoby wstrzymać na tyle czasu ogłoszenie tych wyników. Co się w tym czasie dzieje? A może się właśnie robi jakieś lewe interesy, prawda? No trzeba sobie jednak uświadomić z tym, z kim my mamy do czynienia, bo my mamy do czynienia nie tylko ze zwykłymi wyborcami Platformy, mamy do czynienia z kryminalistami. Część osób w tym rządzie byłym, myślę, że teraz mamy hymn polski. Polski, ziemi polskiej, dla Polski.
śpiewała. To jest walka o wszystko, o być albo nie być, i o środki, gigantyczne środki, które płyną z budżetu Skarbu Państwa. No to jest gra o bardzo wiele, więc ci ludzie tak łatwo nie oddadzą władzy. Ale zobaczymy. Ja mam nadzieję, że to jest pierwszy krok. A jednak tak, 6% różnicy to jest mocna. Być może za dużo, tak. Żeby... Tak. Dobrze, że zabrał pan flagę, ale to nie jest nasza narodowa, bo to jest krzyż chyba maltański, tak sądzę. Ach, duńska flaga. Duńska. Przepraszam bardzo. Podobna jest, tak. Yes. I am very happy that Poland now has elected a president that will hopefully move forward in the Smolensk case, because we have had the big disaster with respect to the investigations that have been done so far by the former president. So I hope when everything settles and there will be time to look forward that we can get the truth, have the truth come forward from the Polish side. Tak. Przykład człowieka, który startował z pozycji właśnie niedowierzania, to znaczy jakby właśnie wiary w to, o czym mówiła Komisja Rosyjska, o czym mówił polski rząd, z takim dobrej wierze przyjęcia tego i indywidualnych badań na podstawie wyników raportu MAK-u i cała ta droga, którą przeszedł Glenn Jorgensen, który poprzez własne badania zobaczył na własne oczy, jak bardzo oszukany jest ten raport, ile kłamstwa jest i w tym rosyjskim, i w tym polskim raporcie. Proszę bardzo, tutaj są wyniki tego, że zainteresował się tym, jak to jest możliwe, żeby takie rzeczy działy się w europejskim kraju. I effect. I don't understand Polish, but I would like to express that I'm very happy for the Polish people, because now they have a president. They have, yes, the Polish people are also happy. They have a president that will take care of the true interests of Poland. Zadowolony, szczęśliwy w imieniu i chciałbym pogratulować Polakom, że wreszcie będą mieli prezydenta, który rzeczywiście będzie dbał o interes Polski. As a European, this is also important for Europe. We have to have strong nations. This is our only force in Europe. If we have strong nations being together, rather than one big nation controlling everything. To jest także bardzo ważne dla Europy, żeby były silne państwa w zamian, a nie tylko jedno państwo, które jest bardzo silne w Europie i które dominuje i decyduje za wszystkich innych. Poland has the resources. They have the people. They have the heroes. Polska ma ogromne możliwości, ludzi, bohaterów, pośród nich bohaterów narodowych. Hopefully they will also have the leaders. Miejmy nadzieję, że będzie miała również porządnych liderów. Good day for everything. Thanks. Thank you. Yes. Proszę państwa. No, nic więcej nie trzeba dodać. Koszulka wszystko wyjaśni. Dziś tak. Można z tą koszulką dumnie chodzić. Ja z nią chodziłem dumnie od samego rana na piersi. Pozdrawiam wszystkich oglądających nas widzów. Ja powiem tak, no w końcu ten uśmiech, ta radość pojawiła się na twarzy. Po 5 latach będziemy mieli prezydenta, który godnie będzie realizował politykę świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Politykę, która była głównie też skierowana nie tyle co do młodych ludzi, ale do przedstawicieli II Rzeczypospolitej, do tych przedstawicieli, którzy też walczyli o wolność Polski. Mówię tu o żołnierzach Armii Krajowej, ludziach Solidarności. I ta prezydentura będzie owocna. To nie będzie prezydentura wyjazdu z Polski. Tu się nie trzeba bać. Mamy w końcu prezydenta, który będzie nas godnie reprezentował na arenie międzynarodowej w Polsce, nie będzie nas kompromitował, młodego, energicznego doktora Uniwersytetu Jagiellońskiego Katedry Prawa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przenieśmy się do sztabu Bronisława Komorowskiego.
Dobry wieczór Państwu, Łukasz Szarżowski z Portu Sokolnickiego, gdzie odbywał się wieczór wyborczy pana prezydenta Wysława Komorowskiego, z portu, który już pustoszeje. Ja w tej chwili przechadzam się tuż obok miejsca, gdzie przemawiał prezydent. Po tym, jak ogłoszono te sondażowe wyniki, prezydent uznał swoją porażkę w przemówieniu. Jak mogliśmy słyszeć, prezydent podkreślił, że każdą przegraną można przekuć w sukces i że wierzy, że Platforma i on jeszcze do sukcesu dojdzie. Jeżeli pyta się polityków Platformy, oni oficjalnie odpowiadają, że jeszcze nie czas na decyzję, nie czas na rozliczenia, nie czas na szukanie winnych, teraz jest czas na przemyślenie i przeanalizowanie tych wyników, które pokazały sondaże Exit Poll. Natomiast nieoficjalnie są różne wersje. Politycy, którzy nie byli w sztabie, jak Radosław Sikorski czy Zbigniew Schetyna, nieoficjalnie obwiniają sztab za złą kampanię. Tak to zmieniają media. Ja posłuchałem taką rozmowę marszałka Sikorskiego, który podkreślał, rozmawiając z dziennikarzami, podkreślał, ale wy też jesteście winni, ponieważ media establishmentowe, tak się wyraził, media establishmentowe poddały się i nie dość mocno weszły w kampanię. Skupiały się, tutaj cytuję, na bzdurach, jak na przykład taśmy. Koniec cytatu z pamięci z pana marszałka Sikorskiego. Więc już się zaczął rozliczenie, kto jest winny. Atmosfera oficjalnie była radosna. Zwłaszcza przywitali pana prezydenta oklaskami, pożegnali go oklaskami. Natomiast chwila pokazania wyników rzeczywiście była ciszę na sali. To był ten moment dojmującej ciszy w porcie sokolnickim. Złośliwie mówili, że to miejsce właśnie dlatego, że port sokolnickiego mieści się w starej cytadeli. Tej twierdzy, którą car Mikołaj I zbudował, żeby utrzymać Warszawę, to budownicze miasto Warszawę w ryzach. Gdy się śmieli, że Polska Komorowski wytoczy armatę i będzie chciał stadelić całą Polskę, która się zbuntowała, trzymać w ryzach. No, do tego nie doszło, przyznał się do porażki. Tak. Ja nie wiem, czy słyszałeś, ale tutaj właśnie odbito korki szampana i ten szampan właśnie, patrzę, cyrylicą pisana butelka z etykietką, on chyba miał być odpalany w innym sztabie, takie były zapowiedzi. Tymczasem jest butelka z szampanem, strzela tutaj w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w którym zaimpiryzowaliśmy studio telewizyjne. Był przygotowany przez pana prezydenta z napisem dziękuję za wasze głosy. W tej chwili możemy ten tort skonsumować, to po zakończeniu audycji, po zakończeniu tak. Mojej relacji zaraz uczynię. Jednym słowem, nie ma już nikogo, tak? Wszyscy się rozeszli. Nie. To nie jest. Prawda jest, że są pojedynczy posłowie i są media, które także wykazują swoją stronniczość. Tak. Nieraz można tego dziennikarzy, że to jest tragedia, że jest obciach. Co zrobi w najbliższych godzinach, dniach? Czy coś mówił na ten temat? Czy jedzie wypocząć do Budy Ruskiej? Nie. Na temat przyszłości nie było żadnych wskazówek, kto będzie robił. Całe przemówienie było tak skonstruowane, że przyznał się do porażki, a następnie pokazywał, że to nie jest jeszcze koniec. Rozumiem. No, mam nadzieję, że to jest jednak koniec, jeśli chodzi o liczenie głosów, prawda? I ostateczny wynik, że te 6% różnicy między obu kandydatami, ono nie będzie topnieć w nocy. Znowu pozwolę sobie wejść panu redaktorowi w słowo, ponieważ często powtarzał pan poseł Jakub Rudnicki, który kierował tą kampanią, był jej wiceszefem z mównicy, że to są dopiero sondażowe wyniki, że to trzeba jeszcze poczekać, bo jeszcze mogą się zmienić. Tak. Tak. Koniec cytatu. Oczywiście. No, moim zdaniem to słuszna uwaga. Już tyle razy zawiedliśmy się, że lepiej zachować pewien jednak dystans. No może nie pełne szaleństwo, ale troszeczkę spokoju i dystansu, bo to cuda na Durną zdarzały się u nas od 1946 roku i to wielokrotnie. Młodzi słuchacze telewizyjni nie pamiętają tego, ale tam towarzysze zwyciężali siłą 99% poparcia, także takie było tam poparcie. Jeszcze przy mnie Jadwiga Chmielowska. Ja chciałam przede wszystkim podziękować wielu ludziom, którzy współpracowali z ruchem kontroli wyborów, którzy dzwonili do nas z interwencją, wszystkich tych, którzy włączyli się w sprowadzenie obserwatorów zagranicznych do Polski. Przede wszystkim Piotrowi Chlebowiczowi, bo on czuwał nad spisami, listami. Czuwał nad tym, żeby wszyscy dostali na czas wizy. A także pani Oli Stec, bez której żmudnej pracy wprowadzania danych do arkuszy Excela nie udałoby się, byłby bałagan.
oraz wszystkim tym mężom zaufania, opiekunom, kierowcom, którzy poświęcili całą niedzielę, by jeździć z obserwatorami, a także chciałabym bardzo, bardzo podziękować wszystkim mężom zaufania, koordynatorom, czyli ludziom, którzy odwalili kawał naprawdę dobrej roboty, dobrej pracy, żeby skontrolować wybory, żeby były uczciwe i żeby Polacy mogli wybrać tego, którego chcieli wybrać. I wszystkim Polakom, tak po śląsku, szczęść Boże. Tak, dziękuję Ci bardzo. Bardzo dobrze, Jadwiga Chmielowska. Ty pamiętasz o tych wszystkich ludziach. Zresztą wszystkich zdążyłaś poznać, o wiele bardziej niż ja. Naszych z imienia, z nazwiska. Jesteś od samego początku przy organizowaniu ruchu kontroli wyboru. No, tych ludzi jest znacznie więcej. Oczywiście tu jest tylko malutka garstka obecnych. Ale przede wszystkim trzeba dziękować zawsze tym ludziom, których nie widać, których nie zarejestrują kamery, mikrofony, którzy siedzą w terenie i naprawdę pracują. Jadwiga Chmielowska. Jest Józef Orzeł, już był moim rozmówcą, a pan się jeszcze nie wypowiedział po wyniku wyborów. No, mam nadzieję, że swoją skromną pracą przyczyniliśmy się do zmiany. Mam nadzieję, że naszą skromną pracą bardzo nielicznej grupy, która wykonała bardzo duży i ważny dla Polski projekt, przyczyniliśmy się do tego wyniku wyborczego. Proszę pana, a pańskim zdaniem te 6% różnicy między kandydatami, a nadal są to tylko wyniki sondaży, no ale to się przekłada na dużą liczbę głosów. Tak, tak, to jest duża liczba głosów. Czy sądzi pan, że ta różnica będzie topnieć, że Duda będzie tracił tę przewagę, że może to zwycięstwo jest problematyczne, no bo w końcu... Nie. Uważam, że nie jest problematyczne. Przy różnicy kilkuset tysięcy głosów sądzę, że już w tej chwili byłoby trudno zniwelować różnicę 6%. Natomiast spodziewam się, że może nieco stopnieć, tak jak to było również przy pierwszej turze. Natomiast nie sądzę, żeby to była większa cyfra niż 1%. Spodziewaliśmy się zresztą jeszcze większej różnicy, natomiast tutaj nie ma co w tej chwili martwić się o to, że jest tylko 6%, ponieważ to 6% daje nam zwycięstwo. I teraz to, co jest ważne moim zdaniem, naprawdę ważne, od jutra powinniśmy zacząć przygotowywać się do wyborów parlamentarnych. I jest duża szansa, żeby uczciwe wybory były rzeczywiście uczciwe. Mamy fantastyczne doświadczenia. Teraz mamy kilka miesięcy, żeby się przygotować. I tutaj już rozmawiałem z paroma osobami. Niektórzy mówią, wygrać wybory parlamentarne. Ja uważam, nieprawda. Wygrać większość konstytucyjną w wyborach parlamentarnych. I taki trzeba sobie postawić cel. To musi być nasza misja na najbliższe miesiące. Do zrealizowania. Tak. Tak, no pytanie o reakcję sztabów. No reakcja sztabu była bardzo spontaniczna i wybuchła w nas ta radość. Czekaliśmy na ten moment tyle lat, tyle wyborów. Niektórzy uważali, że to już jest nie do wygrania i udało się po paru miesiącach tak naprawdę odwrócić niesamowite trendy. Przecież ten ustępujący prezydent miał 65% poparcia, a nawet więcej. I to było naprawdę jeszcze w tym roku. Tak. I nagle po paru miesiącach okazuje się, że mamy nowego prezydenta rzeczywiście wszystkich Polaków moim zdaniem i prezydenta do realizacji tych celów, które są potrzebne, żeby Polska zaczęła odbudowywać to, co straciła, to, co, na co zasługuje. To jest szampan. Szampan, tak, zwycięski. Przepraszam, że nie w kieliszku, od szampanu. Redaktor Antoni Opaliński w sztabie Andrzeja Dudy. Słuchamy Cię. Dobry wieczór. W sztabie Andrzeja Dudy powoli już wszyscy wychodzą. Andrzej Duda miał bardzo ładne przemówienie. Przede wszystkim był bardzo ładny gest, dlatego że przemówieniem nowego prezydenta zaczekano na zakończenie wystąpienia ustępującego prezydenta, które zresztą się trochę przedłużało. Potem Andrzej Duda miał swoje pierwsze wystąpienie już jako prezydent elekt.
którym mówił o konieczności odbudowania wspólnoty, w którym oczywiście podziękował wszystkim uczestnikom swojej kampanii wyborczej. No i w którym zapowiadał, że jego prezydentura będzie prezydenturą otwartą, prezydenturą przyjmującą problemy Polaków, prezydenturą, której prezydent nie będzie zamykał się w kryształowym pałacu, tylko będzie aktywnie starał się kształtować polską rzeczywistość. Tak. No. Obok przemówienia Andrzeja Dudy jeszcze było potem krótkie wystąpienie nowej pierwszej damy, która też oczywiście podziękowała wszystkim wyborcom, ale charakterystyczne wspomniała też o Polakach za granicą, o Polonii, która również głosowała na Andrzeja Dudę. Tak, no dziękuję bardzo za te relacje, bo rzeczywiście niestety nie oglądałem ani reakcji w sztabie wyborczym Bronisława Komorowskiego. A tak chciałbym zobaczyć właśnie. Tak, to była bardzo zachowanie, minę. Myślę, że nawet można powiedzieć nie tylko w sztabie, ale tak, również tych, tak, co komentowali tą porażkę. Także warto było na to popatrzeć. Tak jak powiedziałem wcześniej, czekaliśmy na to wiele lat i doczekaliśmy się. Doczekaliśmy się nie dlatego, że czekaliśmy, tylko doczekaliśmy się dlatego, że pracowaliśmy, żeby ten wynik rzeczywiście się spełnił. I pracowało wolontaryjnie, jako wolontariusze, bardzo dużo ludzi. Mój zespół, jeśli chodzi o międzynarodowych obserwatorów, liczył tak naprawdę 3 osoby, proszę sobie wyobrazić. Firmy pracują 5 roku nad takim projektem. Wydają na to setki tysięcy złotych, a nam się udało to zrobić w tak krótkim czasie i tak skutecznie. Dzięki. Dziękuję bardzo. Skorzystam z okazji. Chciałem przedstawić ciche bohaterki tej całej kampanii. Dobrze. Zosia Radziwa i Mira Wrzelaka, które przez cały tydzień od 9 rano do północy, albo i później, odbierały sygnały, telefony od ludzi. A dzisiaj cały dzień do teraz nad tym pracują. Bez nich nie mielibyśmy tej informacji, tych sygnałów, nie moglibyśmy przeciwdziałać. Tych pań nie widać, bo siedziały przy telefonach. Bardzo, bardzo, bardzo ja im dziękuję, a warto je zapytać, co usłyszały. Tak, poproszę. Usłyszałyśmy, przynajmniej ja obsługiwałam ten telefon, odbierałam telefony prawie 1,5 miesiąca. To był telefon RKW. I telefony były bardzo... Ludzie dzielili się swoimi obawami, prosili o wsparcie, ale też były takie wzruszające rozmowy. Pani się martwiła, jak jej mąż może zagłosować, a jest na OIOM-ie, prawda? Druga pani, też zmarł mąż dzień wcześniej, czy nikt nie zagłosuje na kartę. Ale przede wszystkim zgłaszali ogromną skalę nieprawidłowości, począwszy od tych kart do głosowania, poprzez urny, które tak naprawdę są byle jakimi pudłami, a przecież tam jest godło Polski. Tak. No do tego trzeba będzie powrócić, prawda, do raporta. Tak, koniecznie. No, praca się nie kończy na tych wyborach. To jest dopiero początek, a te najważniejsze wybory jesienią. A co pani będzie pamiętała po tej dzisiejszej historycznej niedzieli? Po tej niedzieli mnóstwo wzruszających telefonów od osób, które nas wspierają, ale też wiele telefonów zaniepokojonych wyborców, którzy wręcz zawiadamiali policję o tym, że nie mogli sprawdzić, czy na listach do głosowania pojawiły się zmarłe najbliższe osoby. Mieliśmy taki przypadek, kiedy pani zauważyła na liście, bo ta akurat w tej komisji nie zasłaniano listy do głosowania, a takie przypadki były nagminne. Pani zauważyła, że dom, który został zburzony 30 lat temu i w którym były zameldowane osoby, praktycznie dom, który nie istnieje, a jednak w spisie wyborców nadal te osoby figurują. Od 30 lat te osoby przebywają w Stanach Zjednoczonych i nagle po wielu latach nieobecności na listach wyborczych właśnie w tych wyborach cała ta rodzina powróciła. Takich przypadków mieliśmy naprawdę bardzo wiele. Ludzie byli zaniepokojeni. Dużo było też sygnałów od osób, które miały zaświadczenie o możliwości
możliwości głosowania w pierwszej turze w innym miejscu i nagle okazywało się, że w drugiej turze, posiadając również takie zaświadczenie, mogły głosować w dwóch miejscach, a więc w tym miejscu, w którym głosowały oraz w miejscu, gdzie były zameldowane. I dzwoniły do nas po to, żeby zapytać, co mogą teraz zrobić, żeby ich miejsce na liście nie zostało wykorzystane w sposób nielegalny, nieuczciwy. I takich przypadków też było bardzo wiele. Tak. Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden przypadek. Koordynator Ruchu Kontroli Wyborów z Warszawy, Max Bylicki. Słyszymy się? Halo, halo? Halo, halo? Foksal do koordynatora warszawskiego. Maksymilian Bylicki, jestem na nim. Słuchamy, słuchamy. Tak. Dzień dobry Państwu. Dobry wieczór. Raczej Maksymilian Bylicki, koordynator RKW dla Warszawy. Mogę tylko przekazać, że w dzisiejszych głosowaniach mieliśmy sporadyczne incydenty. Powiem, nie było ich bardzo dużo, ale niektóre były jednak niepokojące. Tak. Jakie na przykład? Tak. Na przykład była sytuacja, zwłaszcza w śródmieściu Warszawy, że w kilku komisjach okazało się, że kilkadziesiąt osób pojawiło się dodatkowo w komisji wyborców. I wszystkie osoby z adresami zamieszkania siedziba komisji, czyli na przykład przy ulicy Poznańskiej. No nie jest możliwe, żeby kilkadziesiąt osób mieszkało w szkole czy w innej komisji w Pałacu Kultury. W tej sprawie zgłoszono zawiadomienie, nawet podejrzenia popełnienia przestępstwa. Tak. Kilkadziesiąt osób zameldowano w jakiejś szkole. Tak, tak, tak. Tak. Tutaj powtarzam pańskie słowa paniom z Ruchu Kontroli Wyboru, bo ja tylko to słyszę na słuchaweczce, a chciałbym, żeby te panie też wiedziały. I co jeszcze? Co jeszcze pan zanotował? No, poza tym mieliśmy kilka przypadków sytuacji, że osoby, które były zgłoszone do głosowania korespondencyjnego, równocześnie figurowały w spisie wyborców podwójnie. W niektórych komisjach problemy mieli z głosowaniem osoby z zagranicy, które miały ważny polski paszport. Nie chciano im tego uznać. Widać było pewną dowolność w praktyce działania komisji. Tak, tak. Brak pewnych... jest tego olbrzymia ilość. Panie chyba potwierdzą, że powstanie jakiś raport, jakiś dokument, gdzie to wszystko zostanie podsumowane. Tak, od tygodnia zbierałyśmy zgłoszenia osób, które już zgłaszały nam pewne obawy, a również nieprawidłowości po pierwszej turze. I taki raport po pierwszej turze już powstał, a teraz przez ostatnie kilka dni, zwłaszcza wczoraj i dzisiaj, zebrałyśmy naprawdę tyle informacji, że drugi raport podejrzewam, że będzie dużo obszerniejszy niż ten po pierwszej turze. Raport będzie obszerny. Jeszcze jest jeden problem, który wyszedł teraz. To są te tak zwane martwe dusze. To są domy opieki, gdzie były przypadki głosowania, wskazywania palcem na kogo miał dany pacjent głosować, czyli na Komorowskiego, bo taki przypadek udokumentowany mamy. Bardzo dużym problemem są ludzie, którzy są zaginieni na listach zaginionych. Też rodziny mają obawy, żeby na nich po prostu nie głosowano. No, byłoby bardzo dobrze, gdybyście się spotkali, tak jak spotkaliście się w Częstochowie i w Niepokalanowie, prawda? Tak. I jeszcze zorganizować, należałoby jakąś konferencję dużą, prawda? I przy okazji przyciągnąć nowych kandydatów, nowych chętnych do pracy w Ruchu Kontroli Wyborów, żeby się przydali jesienią. Tak. I jeszcze dzisiaj przyjmowałyśmy zgłoszenia osób, które chcą w kolejnych wyborach pełnić rolę mężów zaufania. Ludzie do ostatniej chwili wyrażali taką chęć, bo widzieli, jaki przynosi skutek właśnie ta nasza działalność. Więc wszystkim tym osobom bardzo dziękujemy za wsparcie, za zaangażowanie. Wszystkim tym osobom, które do nas dzwoniły, zgłaszały, które się radziły. Naprawdę to wspaniale, bo czuć było tę wspólnotę, która się w Polsce odradza. Dziękujemy. Tak, dziękujemy bardzo. Hanna Dobrowolska jeszcze raz. Pani ma
wyniki się policzymy, tak? Mamy już pierwszy podgląd na wyniki, napływają pierwsze protokoły na nasz portal, serwer siepoliczymy.pl. Dziękujemy tym, którzy wklepują pieczołowicie teraz wyniki zamiast pić szampana i świętować, li tylko, pracują nadal. Wyniki są druzgocące, jeśli chodzi o porażkę obecnie jeszcze urzędującego prezydenta. Mamy 56 do 43. Takie są wyniki w tej chwili na korzyść Andrzeja Dudy na naszym portalu. Myślę, że to dlatego, że przede wszystkim napłynęła fala wyników zza oceanu, od Polonii. Tam już od rana mamy oczywiście tajne przecieki o tym, jak wysoko wygrał nasz kandydat. Także, mimo, że utrudniano bardzo te wybory w tym roku. Właściwie uniemożliwiano prawie Polonii, świadomie sądzimy, głosowanie. Bardzo wiele osób odchodziło z kwitkiem, bardzo wiele osób postradało swoje głosy przez to, że nie zostały one szybko policzone. Niemniej jednak te wyniki okazały się znakomite i trzymamy... Powtórzmy jeszcze raz, żeby zapamiętać. W tej chwili jest 56 dla Andrzeja Dudy do 43, oczywiście z groszami, z ułamkami dla Bronisława Komorowskiego. Także mamy nadzieję, że taki wysoki wynik jest właśnie prawdziwym wynikiem, że to jest pełna prawda na siepoliczymy.pl. Zachęcamy nadal do wprowadzania tych wyników, ponieważ dzięki temu budujemy naszą wspólnotę. Ci wszyscy, którzy teraz siedzą przy klawiaturach, koordynatorzy, którzy jeszcze pracują, mężowie zaufania, którzy właśnie fotografują protokoły, to wszystko są nasi ludzie, którzy poczuli, że razem możemy naprawdę zrobić dużo. Wszystkim z serca dziękujemy i obiecujemy, że odezwiemy się do Was wkrótce, że to nie koniec wspólnej pracy dla odbudowy Polski. Tak. Dzięki, a więc... Na portalu się policzymy. Andrzej Duda wypada o wiele lepiej niż Exit Poll. Witam szanownego artystę. Szanownego artystę. Chciałam jeszcze przedstawić bardzo, bardzo ważną osobę. Krysię Łazor, która jest mężem zaufania przy Państwowej Komisji Wyborczej. To jest osoba, dzięki której ten urząd musiał się liczyć z ruchem kontroli wyborów. Znaczy ja powiem tak, byłam mężem zaufania skierowanym przez sztab wyborczy pana Pawła Kukiza, ale dostałam również zaproszenie obecnie na drugą turę jako obserwator, bo już nie mogę uczestniczyć jako mąż zaufania, ale Państwowa Komisja Wyborcza napisała mi, że docenia moje zaangażowanie i zaprasza mnie na drugą turę i wybieram się również jutro, pojutro będą spływać protokoły komisji okręgowych, wybieram się również jutro do Państwowej Komisji, żeby obserwować, jak będą liczone i sprawdzane protokoły z Komisji Okręgowych. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Doceniono Panią. Będę przekazywała sprawozdanie. Tak. Ryszard Makowski. Czy muszę przedstawiać? Tak. No, dla porządku muszę, ale czerwony na twarzy z emocji, z wrażenia. Nie, no, trochę przedawkowałem słońce, ale emocje rzeczywiście ogromne. To jest chyba jeden z moich najlepszych dni w życiu, powiem szczerze. Miałem tych dni oczywiście sporo, tam rodziły się dzieci, różne zdarzały się ważne momenty, ale to jest naprawdę jeden z ważniejszych dni w moim życiu. Cieszę się, że wypada w tak piękny majowy dzień, w zielone świątki. No i po prostu, no co tu dużo mówić, no pakuj się Bronek, ściągaj koronę. Polecam moją piosenkę w internecie i postaram się zrobić z tego jak najszybciej hita. Proszę Państwa, no mnie trochę może łatwiej zrozumieć tę radość u artysty, u felietonisty, bo czytam od lat... Przede wszystkim u Polaka. Tak, ale od lat czytam przecież Twoje teksty i my już też mamy tego dość, tego międolenia, tego pisania, tego narzekania, prawda? Może trochę zmienimy ten ton w tej chwili na bardziej radosny, optymistyczny. To znaczy ja staram się tak za bardzo nie utyskiwać, a nawet jeśli utyskuję, no to staram się utyskiwać w sposób, no co tu dużo mówić, jakoś tak w miarę lekki. Natomiast oczywiście no wszyscy potrzebujemy, żeby przewietrzyć trochę Polskę. Na razie przewietrzamy Belweder, a myślę, że uda się i następne instytucje, bo chodzi o to, żeby
porządny człowiek czuł się jak u siebie w kraju, a nie był tłamszony przez jakąś hałastrę. I to jest chyba najważniejsza rzecz, do jakiej dążymy, żeby wszyscy mieli równe szanse. To nie chodzi o to, żeby teraz triumfować nad tymi, którzy głosowali na Bronisława Komorowskiego, tylko po prostu ich przekonać, że w innej Polsce można żyć też bardzo dobrze i też mieć satysfakcję z tego, że jesteśmy wszyscy traktowani podobnie. Nie tak, że nas się traktuje jako tych, których trzeba zmarginalizować, tylko że po prostu wszyscy mamy do siebie szacunek. Tak. No i poza tym, no nie możemy żyć w takim ciągłym osaczeniu, takiej niepewności. Władze nie oddadzą, oszukają, doliczą, dosypią. No nie można żyć w nieustannej atmosferze braku zaufania. Ale myślę, że sami sobie tutaj troszeczkę wywalczyliśmy. Tu właśnie się zbliża Józef Korzeł, który był zamieszany bardzo poważnie w ruch kontroli wyborów i my wszyscy jakieś te cząstki zawsze dokładaliśmy przez te wszystkie lata, żeby ta demokracja w Polsce tak jak dzisiaj mogła zatriumfować i ona nie zatriumfowała sama. Ja się bardzo z tego cieszę. Taką najnowszą książkę, mój wywiad z Marcinem Wolskim zacząłem od tego, że po kolejnych sfałszowanych wyborach Partia Miłości prowadza stan wyjątkowy. Mam nadzieję, że żadnych sfałszowanych wyborów już więcej nie będzie. Tak, oby tak było. Dziękuję Ci bardzo, Ryszardzie. Proszę Państwa, no powoli trzeba kończyć tę atmosferę, radosną atmosferę. Poproszę jeszcze raz Józefa Orła, Ewę Stankiewicz i Hannę Dobrowolską. Pozwólcie jeszcze raz. Jeszcze raz proszę się przyjrzeć tej trójce, która ma tutaj bardzo istotny wkład, ale to nie są jedyni, którzy pracowali w ruchu kontroli wyborów, ale na zakończenie właśnie ta trójka, może Józef w środku, chociaż nieogolony, no ale od jutra ubiera się już elegancko, od jutra tak. No, mamy nowego prezydenta, trzeba jakoś to uczcić, prawda? No więc, proszę Państwa, ostatnie słowa. To nie koniec, to dopiero początek i chcieliśmy Państwa zostawić z tym pytaniem, co zamierzacie zrobić Państwo, właśnie wszyscy, którzy nas słuchacie, żeby nie dopuścić do fałszerstw przy następnych wyborach. Są narzędzia, jest niezależny system liczenia głosów, jest stworzony korpus, ruch kontroli wyborów, także są narzędzia, natomiast tak naprawdę potrzebujemy ludzi, bo my myślę, że to nie będzie w tej chwili przesadą, że powiem, że nie jesteśmy w stanie dopilnować tych wyborów w takim gronie, w którym jesteśmy. Jeśli Państwo nie przyjdziecie do nas, nie weźmiecie tego w swoje ręce, na co mamy nadzieję. Nadzieję mamy na to, że przyjdziecie, że weźmiecie to w swoje ręce i że będziemy wspólnie mogli dopilnować uczciwości wyborów. Chcę powiedzieć tak, jak zakończyliśmy poprzedni wieczór wyborczy tydzień temu, że wreszcie się policzyliśmy. Dzisiaj policzyliśmy się jako jeszcze mocniejsi, w jeszcze większym gronie. Mam nadzieję, że ono będzie pęczniało, a nie topniało w miarę upływu kolejnych miesięcy. Zbudowaliśmy gigantyczny ruch, wspaniałą inicjatywę w ciągu 3 miesięcy bodaj, tak? Nie ma wśród nas jeszcze tych, którzy także uczestniczyli w budowie tego ruchu. Stowarzyszeń, organizacji, które razem z nami ten ruch powołały. Trzymajmy się razem. Dziękujemy wszystkim. Ostatnie słowo, Józef. Ja chciałem podziękować 2 razy. Pierwszy raz tym komitetom wyborczym, które współpracowały z nami w pierwszej turze, to był komitet Grzegorza Brauna, Pawła Kukiza, Andrzeja Wilka i pana Mariana chyba Kowalskiego. Ale też oczywiście komitetowi wyborczemu Andrzeja Dudy, który współpracował z nami i w pierwszej, i w drugiej turze. W tej drugiej turze nie zawsze byliśmy zadowoleni z siebie, ani my z PiS-u, ani PiS z nas, ale myślę sobie, że to jest początek dobrej współpracy przy wyborach parlamentarnych, ale też chciałem podziękować drugi raz wszystkim ludziom, którzy włączyli się w ruch kontroli wyborów. To były wiele tysięcy ludzi, którzy ponieśli spore ryzyko dla swojego życia, kariery zawodowej, czasami stosunków rodzinnych czy przyjacielskich i poszli w to i wygraliśmy. Ale też dziękuję tym,
którzy zaangażowali się jakby na pełny etat. Widzicie Państwo, to trójkę takich ludzi, ale to były setki. Jeżeli można popatrzeć, to chciałem pokazać nasze biuro, które tam siedzi dość zmęczone, ale zadowolone. Nieraz świętuje bardziej niż tak, myślę, że kamera to pokazuje. Żeby nie było, że ja tylko wymagam, ja też chciałam bardzo, bardzo podziękować, bo udało się stworzyć wielki ruch społeczny i to jest też nadzieja na to, że nie pozwolimy ze sobą zrobić wszystkiego bez względu na skalę nieuczciwości, więc bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Wielka nadzieja. To ja jeszcze ostatnią rzecz. Jak podziękowałem, to teraz mam życzenie. Mam życzenie, żeby nowy prezydent Andrzej Duda zrobił to, o czym mówił przez te kilka miesięcy. Oczywiście on wspomoże swoją partię, wspomoże w ogóle opozycję, ale mi chodzi o to, żeby wspomógł społeczeństwo. Tak jak zaczął budować tę swoją Duda pomoc, to nie tylko jest pomoc indywidualnym ludziom, ale to jest też ruch, który ma pokazać, dlaczego tym ludziom dzieje się krzywda i zacząć robić coś, nie tylko żeby pomóc indywidualnym ludziom, ale żeby zlikwidować te systemowe powody tych krzywd. I my w tym pomożemy, więc krótko mówiąc, proponujemy nowemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie współpracę ze społeczeństwem, między innymi z nami. Ewa Stankiewicz, Hanna Dobrowolska, Józef Orzeł. Proszę Państwa, możemy od dzisiaj, od dzisiejszej niedzieli patrzeć z większą ufnością w przyszłość. Właśnie również dzięki temu, że jest ten ruch kontroli wyborów, że możemy w sposób legalny, oficjalny i skuteczny patrzeć władzy na ręce. I to są moje ostatnie słowa. Kłaniam się Państwu, Wojciech Reszczyński.